Jarmark bożonarodzeniowy w Sztokholmie. Zapach korzennych przypraw miesza się tu z aromatem świątecznych wypieków, a dźwięki świątecznych kolęd przeplatają się z gwarą tłumu. Stortorget w Sztokholmie w grudniu to nie tylko miejsce, gdzie kupuje się prezenty. To żywy obraz średniowiecznej tradycji przeniesiony w XXI wiek. To trochę podróż w czasie, gdzie każdy drewniany stragan opowiada swoją historię. Stortorget, gdzie co roku od ponad 100 lat odbywa się najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w Szwecji. Jakie tajemnice skrywają te drewniane stragany i co sprawia, że to miejsce przyciąga tysiące ludzi każdego roku? Wąskimi uliczkami dochodzimy do Stortorget, gdzie stoją charakterystyczne czerwone budki. Na jarmarku można kupić miejscowe smakołyki i rękodzieło. Każde stoisko cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest sobota, więc podobnie jak w Polsce, jarmark jest oblegany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Chóry śpiewają tradycyjne kolędy, choć nie brak też i bardziej spontanicznych występów. Zapach cynamonu, piernika i gorącej czekolady miesza się z aromatem grillowanych kiełbasek i świątecznych wypieków. To prawdziwa uczta dla zmysłów, która przenosi nas wprost do bajkowego świata. Tłumy ludzi przeciskają się po brukowanych uliczkach, podziwiając rękodzieło lokalnych artystów i delektując się tradycyjnymi szwedzkimi przysmakami. Uśmiechnięte twarze i dźwięki świątecznych melodii tworzą niepowtarzalną atmosferę tego jarmarku. Nie sposób oprzeć się pokusie spróbowania tradycyjnych szwedzkich potraw. Gulasz z renifera, wyroby mięsne, prażone migdały i oczywiście słynne szwedzkie cukierki to tylko niektóre z przysmaków, które można skosztować na jarmarku. Aby ogrzać się w chłodne grudniowe popołudnie, można napić się gorącej czekolady z bitą śmietaną czy aromatycznego grzanego wina, tradycyjnego szwedzkiego napoju glögg. Ogromna kolejka ustawia się do budki z glögiem, czyli tutejszym grzanym winem, za które trzeba zapłacić 40 koron, około 17 zł. Glögg przyrządza się z migdałami i rodzynkami. Napój smakuje obłędnie i świetnie rozgrzewa po spacerze na mrozie. Zarówno gorąca czekolada, jak i glögg doskonale komponują się z chłodną pogodą i świąteczną atmosferą. Znajdziemy tu również szwedzkie sery w świątecznej wersji, czy sernik, któremu jednak daleko do polskiego odpowiednika. Dostępne są również wędzone ryby, jak na przykład łosoś, choć cena nie zachęca zbytnio. Nie ma tu świąt bez tradycyjnego szwedzkiego napoju julmus. Chętni i ciekawi szwedzkich smaków mogą się także zaopatrzyć w tradycyjne dżemy, konfitury czy nawet musztardy domowej produkcji. Choinkowe ozdoby czy świąteczne dekoracje nie są tu tanie. Jest tu też stoisko z wyrobami z dziczyzny, gdzie można zakupić wyroby nie tylko z dzika, ale też z łosia czy renifera. Thank you.
Stoisko z prażonymi migdałami przeżywa oblężenie wprost. Spójrzcie na liczbę samych terminali. Miłośnicy rękodzieła też znajdą tu coś dla siebie. Jarmark bożonarodzeniowy na Sturtoriet to nie tylko okazja do zakupów, ale także do spotkania z tradycją i kulturą. To właśnie ta wyjątkowa atmosfera sprawia, że jarmark na Sturtoriet jest tak niezwykły. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić tego jarmarku, zostało jeszcze trochę czasu, aby to zrobić. Szwedzka stolica w grudniu zachwyca magiczną atmosferą. Jeśli szukacie miejsca na przedświąteczny wypad, to będzie strzał w dziesiątkę. I tak, moi drodzy, jak na najstarszy targ w Europie, no to tu jest po prostu nędza. Uciekam od tłumów na jarmarku i malowniczymi ulicami Gamla Stan podążam w stronę domu. Każda z nich ma wyjątkowy klimat. Co kilka metrów stoją choinki ozdobione światełkami, swoje dekoracje mają restauracje i sklepy. Wszystko jest spójne w charakterystycznym skandynawskim stylu i tworzy wyjątkową atmosferę. Każda z ulic zaskakuje dekoracjami. Ogromnych rozmiarów renifery zrobione z igliwia to częsty widok na sztokholmskich ulicach i placach. Kawałek dalej w parku Kungsträdgården znajduje się lodowisko, nad którym oczywiście świecą światełka. Ale to już chyba tematy na odrębny odcinek. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca, zachęcam do zasubskrybowania kanału i włączenia powiadomień, aby być zawsze na bieżąco z nowymi treściami na kanale, za co dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.